Do kliniki zgłosiła się pacjentka lat 55, która od wielu lat cierpiała z powodu przewlekłej niewydolności żylnej, w tym z powodu żylaków kończyn dolnych. Na podstawie badania lekarskiego, badań uzupełniających, w tym oczywiście USG żył kończyn dolnych, potwierdziliśmy, że układ żył powierzchownych i głębokich w obu kończynach jest wydolny, bez obecności skrzeplin, co pozwalało zakwalifikować pacjentkę do celowanego leczenia. Za każdym razem leczenie powinno być indywidualizowane, adekwatnie do rzeczywistych potrzeb pacjenta. W tym przypadku zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające na tym, aby do części zmian żylnych podać lek sklerotyzujący w postaci płynu i piany, który z powodzeniem zamyka te naczynia krwionośne. Można go obserwować, jego przemieszczanie się oczywiście, podczas zabiegu. Widzimy, że od miejsca iniekcji przemieszcza się nawet do kilkunastu centymetrów od miejsca dawczego. Natomiast drugim rozwiązaniem było wykorzystanie u pacjentki lasera neodymowo-jagowego do zamknięcia najdrobniejszych naczyń krwionośnych na skórze obu kończyn dolnych. We flebologii posługujemy się różnymi metodami zabiegowymi i operacyjnymi. Wśród nich najczęściej stosowane są zabiegi z wykorzystaniem sklerozantów oraz lasera. Jeżeli chodzi o skuteczność tych metod, przyjmuje się, że jest ona dosyć wysoka, sięga ponad 80%. Jednak musimy zawsze wziąć pod uwagę indywidualizację podejścia do danego pacjenta i stosowania oczywiście stosowanej u niego metody. Nie wszyscy wiedzą o tym, że można łączyć te metody ze sobą i właśnie takie kompilacje metod są najskuteczniejsze. Nie ma jednej najlepszej metody leczenia przewlekłej niewydolności żylnej i żylaków kończyn dolnych, gdyż w literaturze opisywanych jest ponad 100 typów, rodzajów, zabiegów znanych od wielu lat. Ale żaden z nich nie jest na tyle skuteczny, żeby miał 100% skuteczność. Dlatego wielokrotnie musimy powtarzać zabiegi, ale to bywa też związane z tym, że sam naturalny przebieg choroby powoduje, że pojawiają się po pewnym czasie znów u pacjenta żylaki, ale najczęściej w innym miejscu niż w tym, który były one pierwotnie zaopatrywane. Obie metody charakteryzują się wysoką swoistością i czułością, co pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki ostateczne. Oczywiście pacjentka po zakończonym leczeniu zabiegowym ma zastosowaną kompresjoterapię i spotyka się z nami celem kontroli i w zależności od potrzeb uzupełniamy to postępowanie o inne sposoby terapii.